Wielkich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba! Co się działo w swojej głowie po tym nieudanym skoku indywidualnie? Na pewno byłam zła na siebie, że po prostu gdzieś to tam zepsułam. Nie utrzymałam tego w locie, no i wyszło jak wyszło. Dziś przyszłam z nastawieniem, żeby po prostu dobrze skoczyć. Odpowiedzi szukałaś nad jeziorem? Ja. Nie wrzucam nic na Instagrama więcej. Nie, no byłam się tak trochę wyciszyć, trochę odpocząć, na pewno sobie przemyśleć, poukładać i żeby móc porozmawiać z trenerami tak konkretnie, bez emocji już, tak żeby to wszystko ustabilizować. No i myślę, że się udało. Trener Kruczek mówi, że drużyna to jest jego cel, a dla was co ten wynik, ten występ oznacza? Na pewno jakiś kolejny plus, no nie, w sezonie. Chociaż ten sezon jest naprawdę mega ciężki, jeżeli chodzi o mnie i ja na razie nie skupiam się na takich rzeczach, tylko po to, żeby tutaj dobrze skakać i się dobrze tym bawić wszystkim. W tym sezonie szukamy tak tych plusów u was, to ta drużyna, to siódme miejsce tutaj, to jest taki duży plus? Czy w normalnej dyspozycji stać was było na znacznie więcej tutaj? Ciężko powiedzieć. Niestety nie mogę się wypowiedzieć za cały team. Ja uważam, że zrobiłam w miarę dobrą robotę. Nie mogę powiedzieć, że dobrą, bo jeszcze dużo brakuje. No i na pewno będziemy się tym cieszyć, bo ja na przykład się nie spodziewałam siódmego miejsca. No i tak na pewno na plus. A czy duży, to nie wiem. Czego tym skokom brakuje, żeby one były porównywalne do czasów Zeffelt? Na pewno dużo siedzi w głowie, to jest na pewno mega duża bariera. Druga sprawa, no to już samo ruszenie z belki i rozjechanie całego odbicia. No i w sumie na razie na tym najbardziej tracę, więc ciężko powiedzieć, czy jest dużo problemów w locie, czy nie. Ale takie same początki tutaj najwięcej tracę. Jakie emocje towarzyszyły tobie, kiedy skakałaś jako ostatnia? Duża presja się udzieliła jakaś? Ja z racji tego, że jestem taką osobą, że nie sprawdzam niczego na górze, to najmniej się przejmuję, dlatego w sumie skaczę ostatnia, bo się nie skupiam na takich rzeczach po prostu i robię swoje. Po prostu staram się zrobić to, co umiem najlepiej. A na razie na tyle mnie stać, także myślę, że nie odczuwam jakiejś mega dużej presji. Na pewno jest taki cień z tyłu głowy, że jak coś to poleci cała drużyna, ale no, nie skupiałam się na takich rzeczach na górze. A jesteś spokojniejsza przed mixtem, bo pewnie wystartujesz. Jeszcze tego nie ustalaliśmy, nie mam na to w ogóle kompletnie wpływu, to trenerzy ustalają, także ja mogę być po prostu tutaj zadowolona z siebie, z całej tej pracy, którą dzisiaj wykonałam i że naprawdę było to w miarę dobre i stabilne. Ale chciałabyś skakać w mikście, nie bałabyś się odpowiedzialności? Jasne, że bym chciała. Która dziewczyna by nie chciała? Nie za bardzo. No, ale no, Kinia ma cięższy okres teraz, także no, na przykład Kinie się nie dziwię. I nie, ja na przykład bardzo lubię skakać z chłopakami, bardzo mi nie jest lżej skakać z chłopcami, pomimo że jest na pewno duża presja, bo od chłopców się dużo więcej wymaga, no, lepszy poziom na pewno prezentują niż my. No i na pewno są większe oczekiwania, ale jeżeli chodzi o mnie, no to ja chciałabym po prostu skakać swoje i dojść do jakiegoś normalnego poziomu nareszcie.